Raz, 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 dwa, trzy. Halleluja! Witajcie was, drodzy państwo. Chcemy, żebyście się zatrzymali na chwilę, dosłownie na 2-3 minutki. I chcę dziś powiedzieć sobie o dobrym Bogu. Dziś będę ci mówić o tym, jak ja spotkałem osobiście Jezusa. Chcesz powiedzieć o tym, że ja Belczykiem religijnym, Belczykiem, który chodził do kościoła, jak większość ludzi w tym kraju, byłem człowiekiem, który myślał, że przez swoje dobre uczynki będę zbawiony. Ja myślałem, że religia mnie zbawi. Ja myślałem, że jestem dobrym człowiekiem. Ja myślałem, że to przez te dobre uczynki będę zbawiony. I ja chodziłem do kościoła i ja się modliłem i chodziłem do spowiedzi i szukałem życia w swoim życiu. Byłem uzależniony od pornografii, byłem uzależniony od wielu innych rzeczy i nie radziłem sobie i chodziłem do ludzi i szukałem w różnych religiach odpowiedzi na moje życie i nikt w stanie nie mógł mi w stanie pomóc w moim życiu. I pewnego dnia usłyszałem tutaj na ulicy w Warszawie Ewangelię. Usłyszałem tutaj Ewangelię o tym, że Bóg jest realny, że Bóg jest żywy, że Bóg uzdrawia, że to nie jest religia, że to nie jest tradycja. I ja zawołałem do Jezusa, ja zawołałem do Niego, powiedziałem: Jezus, przyjdź do mnie, powiedziałem: Jezus, ratuj mnie, bo ja jestem grzesznikiem. Duch Święty przyszedł do mnie i przekonał mnie o grzechu. I dziś głosimy wam Ewangelię, Ewangelia, która jest mocą Bożą, mocą Bożą, Ewangelia ku zbawieniu. Jeżeli uwierzysz dzisiaj w Jezusa, jeżeli dzisiaj prawdziwie w Niego wierzysz, będziesz zbawiony. To dziś jest ten dzień, kiedy możesz przyjąć swoją wolę w swoim życiu. On dziś jest ten dzień, kiedy możesz Go osobiście poznać. On jest gdzieś daleko w galaktykach. Ja myślałem, że On jest gdzieś daleko. Ja myślałem, że Chrystus to jest jakaś postać, jakaś, która wisi na krzyżyku drewnianym. Ja myślałem, że Chrystus to jest obrazek, ale kiedy ja poznałem Go osobiście, ja Go poznałem osobiście i Ty też możesz Go poznać osobiście. Nieważne, ile razy Biblię przeczytałeś, nieważne, ile razy się modliłeś, nieważne, ile razy chodziłeś do kościoła, potrzebujesz osobiście się spotkać z Jezusem, osobiście, bym czuł dźwiękiem i kodem. I On powiedział, i Nikodem przyszedł do Jezusa i powiedział, Jezu, wiem, że przychodzisz od Boga, niechby takich znaków i cudów by nie czuł, gdybyś nie był od Niego. I Jezus nie poklewał Nikodema, nie powiedział: fajnie, Nikodemie, że przyszedłeś do mnie. On powiedział: Nikodemie, musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Musisz się narodzić na nowo. I to samo mówię Tobie, że musisz się narodzić na nowo. Możesz poznać osobiście Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz uwierzyć w to, że On 2000 lat temu umarł za Twoje grzechy. Musisz uwierzyć w to, że Jego ranami jesteś uzdrowiony. Musisz uwierzyć w to, że On zmartwychwstał. Musisz w to uwierzyć. Uwierz dzisiaj w Chrystusa. Uwierz dzisiaj w Tego, który umarł za Twoje i za moje grzechy. Uwierz dzisiaj w Niego. Słowo Boże nam mówi, że jeśli uwierzysz jeśli wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zbawiony będziesz. On daje obietnice, a wszystkie obietnice są takie, amen. Wszystkie obietnice Boga są aktualne. To dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz się z Nim spotkać. Głosimy tutaj Ewangelię. To jest mocą Bożą. Ewangelia jest mocą Bożą. On mnie uzdrowił, On mnie uwolnił. Chrystus, wielki Bóg. On doświadczył Jego miłości, ponieważ w dzieciństwie byłem odrzucony. Rodzice mnie nie akceptowali, ale Boża miłość przyszła do mojego życia i On mnie ukochał. On mnie ukochał swoją miłością. I Słowo Boże nam mówi, że Bóg tak bardzo ukochał świat, że zesłał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Możliwe, że Cię w dzieciństwie odrzucili. Możliwe, że jesteś człowiekiem, którego nie akceptują inni ludzie. To chcę Ci powiedzieć, że jest Bóg, który Cię kocha. On jest, który Cię kocha, ale On czeka. A jeśli przyszedł dzisiaj do Jezusa, On czeka dzisiaj na Ciebie. Oraz Ty, Tyka, Haro, Tutara, Masidra. On
dzisiaj mówi do ciebie. Jest pewien człowiek tutaj na tym miejscu, który został odrzucony w dzieciństwie. Skrzywdzona została twoja rodzina. Chcę, żebyś wiedział w to, że nie musi tak być w twoim życiu. Może być tak, że kiedy ty dzisiaj na kolanach zawołasz do Jezusa, twoja sytuacja w twojej rodzinie się zmieni. Nie musisz chorować na swoją chorobę. Jesteś człowiekiem, który ma chorą prostatę. Jeżeli chcesz dzisiaj przyjść tutaj do nas, będziesz uzdrowiony. Będziesz uzdrowiony. Dzisiaj na tym miejscu uzdrawiamy ludzi. Uwalniamy zniewolonych. I będziemy się tutaj przez kilkanaście minut. Jeżeli masz zwłoki w domu, przynieś tutaj na to spotkanie. Wskrzesimy ich. Jeżeli tego pragniesz, przynieś je. Czekam na ciebie. Czekam na każdą osobę, która jest zniewolona. Przyjdź, a zostaniesz uzdrowiony i uwolniony tutaj na tym miejscu. Głosimy wam o Bogu mocy, Bogu, który jest Bogiem mocnie. Głosimy wam religii i tradycji. Głosimy wam o prawdziwym Królu Królów i Panie Panów. Jezus Chrystus to nie jest religia, to nie jest tradycja, ani żadne z tych innych rzeczy nie mogą zmienić waszego życia. Jeżeli chcesz szukać Boga w religii i tradycji, to zostaw to. Zwróć się do Niego osobiście i dziś oddaj Mu swoje życie. Oddaj dziś Chrystusowi swoje życie. On je całkowicie zmieni. On całkowicie zmieni twoje życie. Przyjdź, jeżeli jesteś chory na jakąkolwiek chorobę. Będziemy się o ciebie modlić, że zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, przyjdź, zostaniesz uwolniony. Dzisiaj, na tym miejscu, przyjmij dziś cud swojego życia. Przyjmij wolność, przyjmij zaopatrzenie, przyjmij cud, przyjmij wszystko to, co jest z nieba. Przyjmij Jezusa, przyjmij wszystko to, co jest w Nim. Zapraszamy cię tutaj serdecznie. Są tutaj ludzie naokoło tutaj tego głośnika. Możesz przyjść tutaj do nas. Możesz z nami tutaj rozmawiać. Zapraszamy cię.